Guten Morgen, witam Państwa bardzo serdecznie w Gumniaku, który jest w moim kanale, a dzisiaj sobie oglądamy szkołę. Więc nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji, dzwonku, wbijcie na mojego hejka.pl. I lecimy. Stary. Gimnazjaliści Cezary Petrus i Paweł Witczak wymyślili potwora, który rzekomo grasuje w okolicach szkoły. Czy chodzi o jakąś wredną nauczycielkę? O tą! Karina Kłosek. Chłopcy chcą stworzyć własną miejską legendę, więc przygotowali spreparowane zdjęcia i różne materiały. Teraz opowiadają wszystkim o potworze. Słuchajcie, ja wam mówię, niedaleko szkoły grasuje potwór. Taki wielki, taki duży. Taki, a nie, to Zośka z Czesiby. Znaczy, no serio, potwór. No nie wiem, w necie piszą, że to prawda. No wiesz, ale jaki wampir koło naszej szkoły? Co to w ogóle ma być? Co, wampir, ty idioto. Roman jest czymś znacznie gorszym. Roman? Nie no, super imię dla potwora. Okej, może jakaś Godzilla, jakiś Predator, Determinator, jakiś, nie wiem, Dracula. Ale Roman? Od razu mogli go nazwać Boguś. Roman? No co, że nie był gorszym niż wampir? Co wy w ogóle gadacie? Stary, on 30 lat temu pracował w naszej szkole. Niby normalny koleś, a nagle mu odwaliło. No, nie wiadomo, że zawsze taki był. Według mnie został opętany. Tak, opętany przez Karinę Kłosek, nauczycielkę informatyki, która straszy dzieci w tej szkole. Ale najgorsze jest to, że pewnego dnia porwał uczennicę. O matko, to straszne. Straszne to było to, co zrobił potem. Najpierw ją torturował, a potem zjadł. To na przykład, jakby dorwał mnie, to chociażby się najadł. Miałby tak obiadu na tydzień. Jak to zjadł? No po prostu ją zjadł. Od tamtej pory został przeklęty i co 5 lat wraca, żeby znaleźć sobie nową uczennicę. I tym razem na 99,99999999999% będziesz to ty. I właśnie mija kolejne 5 lat. Wy mówicie poważnie? No jasne. Ta, ściema. Jaka ściema, młody, patrz na zdjęcia. Co? Pokaż. To jest jakieś zmontowane, co to w ogóle jest? Wcale to nie wygląda jak Photoshop. Wcale to nie wygląda jak wklejone w Paincie. Jeszcze nawet tak za... tak krzywo mega. Wcale to tak nie wygląda. Nie, 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 absolutnie. Jakie zmontowane. Stary, ale okropne, dlaczego nikt z tym nic nie robi? Nie, no to ja muszę szybko powiedzieć dziewczynom. Wymyśliliśmy Romana, bo to niezły fan. No, sporo się napracowaliśmy, no bo trzeba było zrobić zdjęcia, wyprodukować posty. No, masa pracy. Wkleić głowę w Paincie na ciało. To ja nie wiem, ile wam to zajęło. No, ze 3 tygodnie. Albo i miesiąc. Albo 31 dni, czyli miesiąc. Ale było warto. Teraz mamy niezłą bekę. Ludzie udają, że nie wierzą, a tak naprawdę wypisują o nim na fejsie. Kornelia Drzewicka uwierzyła w istnienie potwora i bardzo się przestraszyła. Uczennica chce ostrzec przyjaciółki. Dobrze, że wszystkie są w kiblu, nie? Bo gdyby ze strachu dostały biegunki, to od razu nie mają daleko uciekać. Lecieć. Się załatwić. Minęło kolejne 5 lat i Roman znowu musi zabić jakąś dziewczynkę. Wszystkie jesteśmy w niebezpieczeństwie. No jasne, przyjdzie straszny potwór i nas zje. Dzieje pierwszą. Z ciebie zrobi kopytka. I poleje je masełkiem i tak zeżre. Żebyś wiedziała, on pierwszą ofiarę zjadł. Ble! Kornelia, chyba w to nie wierzysz. Nie wierzę, tak? To zobacz. Wszystko jest w necie. Oczywiście, przecież wiadomo, nie od dziś, nie od wczoraj, nie od przedwczoraj, nie od jutra, że wszystko, co jest w internecie, to jest prawda. Oczywiście, a jeszcze oczywiście, że tak. Widzisz? Taką fotę bez problemu można zrobić w programie graficznym. Gdzie on ma oczy i usta? Nie ma! To jak kogoś zje? Normalnie! Pożera niegrzeczne dziewczynki dupą. Skąd mam wiedzieć? To potwór! Jaki potwór? Przecież na świecie nie ma potworów. Jesteś nienormalna! No właśnie. Jedyny potwór, który jest w tej szkole, to jest Karina Kłosek, ewentualnie ta małkowska, co udawała Lady Gaga. Ej, o czym gadacie? O Romanie? To jeśli chcecie wiedzieć, to on ma usta. Niby gdzie? No wiesz, jest kilka opcji. Na przykład na piętach, na kolanach, na czole, na plecach, na barkach, na łokciach, na śledzionie. Niektórzy mówią, że jak zjada ofiarę, to całe usta mu się rozszerzają. Niedobrze mi! No i inna wersja jest taka, że ma dwoje par ust od tutaj. Ale to jest ważne.
Nie, ale to straszne, normalnie nie zasnę dzisiaj przez to w nocy. Chyba zadzwonię do mamy, żeby dziś po mnie przyjechała. Wiesz co, spoko pomysł, ale mama to ci nie obroni. Myślę, że do niego to nie będzie problem zeszleć i ciebie, i twoją mamę w dwupaku, jak jakiś, nie wiem, serek waniliowy. Kornelia, uspokój się! Myślisz, że my jesteśmy głupie, czy co? Ja no, nie wiem, ale uważajcie na siebie, okej? Chodź, stary, idziemy. Chyba im nie wierzysz. Przecież widać, że to ściema. To nie jest ściema, on 5 lat temu zjadł dziewczynkę. Czyli teraz mija 5 lat kolejne i on znowu zje dziewczynkę. Albo chłopczyka, no nie wiadomo, no, może mu nie posmakuje teraz. Skąd możesz to wiedzieć? Emilia pewnie uważa mnie za idiotkę, ale ja wiem swoje. Ciągle dzieją się różne straszne rzeczy, których nikt nie potrafi wyjaśnić. Na przykład jakim cudem lodówka w świetle? Światło w lodówce gaśnie, gdy lodówka jest zamknięta. Albo jakim cudem w każdym polskim domu pod zewem jest kosz na śmieci? Czujecie to? A my jesteśmy idealnymi ofiarami dla Romana. Boję się o nas wszystkie. Spokojnie. Zjedzenie was żywcem potrwa. O matko, co mi tu jakieś... O matko, ja takie już trochę nagrywam, matko, jedna masakra jakaś po prostu. Że zjedzenie was potrwa co najmniej 2 sekundy. To jak on was zeszle, to nawet nie poczujecie. Kurde, stary, prawie się wydało przez te usta. Cezary i Paweł są bardzo zadowoleni, że udało im się nastraszyć Kornelię. No naprawdę jest czego być dumnym. Dziewczynka przez nich się zesika w nocy. Naprawdę. Cała rodzina dumna. Ta jedna to nam w ogóle nie uwierzyła. Trudno, za to za Kornelia. Stary, ona była panięta ze strachu prawie, że... No aż trochę mi się żal zrobiło. Góra luczy ci nie żal, góra wracaj do pani Kłosek na lekcję. Góra luczy ci nie żal, góra wracaj do... Stołówki szkodowej. Żal, serio? Ty, to jest opcja. Co? Mówimy młodej, że jest ofiarą Romana. No w sumie to by mu zrobiło super reklamę. No dokładnie. Nie martw się, ja ci mówię. Ja nie wiem, jak oni w ogóle tak mają, że oni nie mają sumienia, czy co, że straszyć taką biedną dziewczynkę z pierwszej, z siódmej klasy. Czy oni w ogóle mają po prostu sumienie, czy oni w ogóle mają roz... Czy oni w ogóle mają jakieś uczucia, jakieś emocje, że to też bym tak zrobił. No dokładnie, stary. Każdy będzie o nim mówił w szkole. Dobra, no mam nadzieję, że nie dostanie przez to jakieś schizy. Opie, to już nie nasza wina, że stępa i łyka wszystko. Ale chamsko, ale hamuwa. Niemiło troszeczkę. No okej, to co jej powiemy? My? Nic. Ale Roman jej napisze w szafce i to krwią. Serio? Prawdziwą? Tak, prawdziwą. No nie, sztuczną te cymbale, skąd ja ci krew wezmę? Keczupem jej napiszą w szafce, to jakby to zrobił potwór, że... Zjem cię, a twoje ręce będę chrupał jak frytki w McDonaldzie. Dobra, chodź. Kornelia czeka niezły hardcore. Już nie mogę się doczekać. Im bardziej się przestraszy, tym lepiej. Może dzięki temu więcej osób uwierzy w Romana. Ja myślę, że po tym pranku jeszcze więcej osób w szkole dostanie zawału screenżów. I wszystkie karetki po prostu nie dadą rady dojechać. Cezary Petrus i Paweł Witczak chcą nastraszyć siódmoklasistkę Kornelię Drzewicką. Uczniów bawi to, że 13-latka uwierzyła w istnienie wymyślonego przez nich potwora. Serio to ma wyglądać jak krew na szafce? To wygląda jakby ktoś na tą szafkę narzygał. No ale dobra, nie wnikajmy w szczegóły. Ej, idą, stary, szybko. Potem możemy iść do mnie. No dobra, to może o 18. No to okay. Możemy o 18, tak. A wy nie macie jakiegoś sprawdzianu z przyrki albo odpowiedzi z geografii? Że wam spotkania o 18... Coś mi prześwietla. Spotkania o 18 w szkole w głowie. Po szkole w głowie. Dziewczyny? O kurde, ktoś ci pobrudził szafkę. Komuś nie posmakowało dożywianie i akurat się zwymiotował na twoją szafkę. Taki zbieg okoliczności. To wygląda na krew, a jeśli to Roman? To na pewno nie był Roman, tylko jakiś idiota. I masz, kochana, rację. Znaczy, nie wiem, 10 punktów dla Gryffindoru. Czy tam są takie klasy jak w Hogwarcie? Pewnie nie, to 10 punktów dla, nie wiem... 7-8. Jesteś pewna? Na pewno przyszedł sobie straszny Roman po korytarzu, niezauważony i wylał krew na twoją szafkę? Dokładnie tak było. A potem poszedł do gabinetu szkolnej pielęgniarki i tam puścił bąka. Tak było. No, może chciał mnie naznaczyć. I w czym tę krew przyniósł? W wiaderku? Przecież to nie ma sensu. To jest krew, przecież to na pewno on. Ej, stop, chłopaki, to jest
krew i skąd wiadomo, kto będzie następną ofiarą, no bo wiecie, no... Jak to kto? A komuś się zesrał do szafki? Mi nie. Wam? Też nie. No to zostaje ta biedna dziewczynka. Nie, no to chyba jakiś żart, bo Roman zawsze zostawia swoim ofiarom wiadomość. Okej, dzięki. Spoko. Gra aktorska w tym odcinku, jak zawsze, na najwyższym poziomie. Po prostu powinni za ten odcinek dostać Oscara. Albo chociaż jakąś taką nagrodę z Bollywood. Wiecie, o co chodzi. Ale głupie, stary. Zobaczyć, co będzie dalej. Dla gimnazjalistów cała sprawa jest żartem, ale Cornelia jest śmiertelnie przerażona. Będziesz moja! O kurde, zostałem mi wiadomość! Ej, a może to jest liścik miłosny od Crusha? A tu już od razu takie, wiecie, urabura, taka afera. A może to jest od Crusha liścik? Może napisał jej, hej, co tam? Hipopotam. Stary, genialna akcja. Zaraz myślę, że to... Ta kartka wygląda jak taka stara, nie no, kozak. Cornelia! A wyłaź z tego kibla! Mi się też chce! A siedzisz tam i się drzesz! Laska, uspokój się! Jak mam się uspokoić, co? Potwór zostawił mi wiadomość! Skąd wiesz, że to Roman? Ej, Cornelia? A może ty masz cichego wielbiciela? Mówiłem, że Crash napisał, a te już po prostu srają żarem. A wiecie, jak się mówi na wsi? Nie sraj żarem, bo majtek nie dopierzasz. To jest taka mądrość życiowa. Właśnie. No jasne, Maryśka, wiesz co? Ten papier jest stary i pożółkły i jeszcze jest w krwi, w ogóle fu! Na pewno pochodzi z czasów, kiedy Roman był jeszcze człowiekiem. Ja naprawdę nie wiem, co już jest gorsze. Sytuacja z Romanem? Czy to, że typiara nie spuściła wody w kiblu, gdy wyszła z kibla? No nie wiem, dajcie znać, co o tym myślicie. Cornelia, Roman nie istnieje, nic ci nie grozi. No jasne, Jesus, ile jeszcze dowodów potrzebujesz, co? Uwierzcie mi dopiero wtedy, kiedy Roman mnie zabije i zje, tak? Tak, niech już cię zeżre szybciej, po prostu drzesz się jak stary gacie i jesteś nie do wytrzymania. Ale nikt cię nie zje, obiecuję ci. No w sumie to masz rację, nie dam się. Na pewno jest jakiś sposób, żeby pokonać Romana, zawsze jest. Cornelia nie jest głupia, ona po prostu na maksa się we wszystko wkręca. Czyli jest głupia, nie żebym tam, wiecie, ja nie chcę krytykować. Ja tylko po prostu głośno wyrażam swoją skromną opinię. Jak raz nam kłosek powiedziała, że powinniśmy uważać, jakie ściągamy apki, to ona przez tydzień myślała, że padła ofiarą hakerów. Chciała ściągnąć Cerobloxa, a ściągnęła sobie wirusa, który zeżarł jej mózg. Mam nadzieję, że ta historia z Romanem szybko jej przejdzie, bo to naprawdę robi się męczące. Cornelia postanawia poradzić się Cezarego i Pawła, których uważa za ekspertów od potwora. Dziewczynka boi się, że prześladuje ją potwór. Gdzie się z tym problemem udać? A. Do rodziców. B. Do wychowawczyni. C. Na policję. Czy D. Do randomowych typów ze szkoły. Zgadliście. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź numer D. Nie ma pojęcia, że to właśnie gimnazjaliści robią sobie z niej żarty i próbują ją nastraszyć. No tak, no bo wy dużo wiecie o Romanie. Nie ma jakiegoś sposobu, żeby się pozbyć tego potwora? Musisz w nocy, o północy, stanąć przed lustrem i 3 razy krzyknąć. I wtedy... Starwa się rozprasza. No wiesz, kiedyś słyszałem o takim, że jest taki rytuał. Który odpędzi go do piekła. Okej, jestem gotowa. Super. No to musisz zdobyć ptasie pióro. Szkoda, że ptacie mleczko. To by było prostsze do zdobycia. To jest taki i dobry, i szeroko dostępny item. Czekaj, obojętnie jakiego ptaka? No, chyba tak. Chyba? Tu chodzi o moje życie. Musi być to pióro... pterodaktyla. Słyszała pani kiedyś pterodaktyla? Nie, no, nie było nic napisane. Okej. Okay. Dobra, ale to tak, dalej to jest kurze łapki, świńska wątroba i ziemia z cmentarza. Z cmentarza? Nie z ogródka twojej babci z nawozem niskofosforowym. Oczywiście, że cmentarza. Czy ze cmentarza? Z cmentarza. No tak, to potężna magia obronna przed nieumarłymi. Okej.
No i będziesz jeszcze potrzebować kosmyka swoich włosów. I musisz to zakopać do 14 i powiedzieć 3 razy: wracaj do piekła, nie jestem w twojej mocy, przeklęty. Ja nie, naprawdę ja... Ja nie wiem po prostu, jak ja mam to... Jak ja mam się do tego odnieść, ale... Jak ona w to uwierzy, to ja po prostu... Zatańczę w mongolskim balecie, ja po prostu widzę, mi już też mózg wyżera. Może ten potwór na mnie też działa. Może on gdzieś za mną tutaj stoi. Wracaj do piekła, nie jestem w swojej mocy. Dzięki chłopaki, jesteście super, trzymajcie za mnie kciuki. Nie wydaje ci się, że ona robi sobie z nas jechę? Nie no stary, patrz jak się wkręciła. Przynajmniej mamy ubaw, dobra. Ja proponuję, żeby zrobiła to na lekcji matematyki z całą klasą i z panią nauczycielką. Koniecznie. Nigdy w życiu się tak nie bałam, ale obejrzałam wystarczająco dużo horrorów, żeby wiedzieć, że mam jeszcze szansę. Nie poddam się. Nie mogę umrzeć, no bo przecież jeszcze nawet nie miałam chłopaka. Może Roman twoim zostanie. You touch me there. My pinto. Muszę odprawić ten rytuał, choćby nie wiem co. Dobrze, trzymamy kciuki, na pewno ci się uda. Jej, dawaj, do przodu, jej! Kornelia Drzewicka nie poszła na lekcję informatyki, bo uznała, że musi się przygotować do rytuału, mającego rzekomo odstraszyć od niej potwora. I właśnie przyciągnęła kolejnego potwora. Tylko ja już nie wiem, którego będzie łatwiej odpędzić, tego Romana, czy... tą wiedźmę bagienną. O, ja musiałam coś załatwić, pani profesor. Co? Musiałaś coś załatwić w czasie lekcji? Ty słyszysz, co mówisz? Dziewczyneczko, jedyne, co ty możesz załatwić na lekcji, to kupę w toalecie. I to, jeżeli ja ci pozwolę. Normalnie nigdy bym tego nie zrobiła, ale to jest sprawa życia i śmierci. Dziecko, co się stało? Powiedz mi dokładnie. Może ty potrzebujesz pomocy? Ja myślę, że jak pani Kłosek przepędzi potwora, to po prostu... on już nigdy nie wróci. To potwór dostanie po prostu traumy. Potwór się będzie bał potwora. Chcę dzwonić po twoich rodziców? Nie, muszę sobie z tym poradzić sama. Ale jeśli uda mi się odprawić rytuał dokładnie o 14, to chyba wszystko powinno być okej. Okay. Co takiego? Co ty za głupoty opowiadasz? Jaki rytuał? Zezram się, teraz Kłosek i za to jeszcze stawi jedynkę. Zobaczycie. I ona przez to nie zda. Przez to, że prześladuje ją potwór. Na pewno tak będzie. No, pani profesor, no chodzi o to, żeby odesłać Romana do piekła, bo ja mam być jego najnowszą ofiarą. Dziecko, nie wyglądasz, jakbyś brała. Brała może nie, ale czy piła, to już ja nie wnikam. No, nic nie brałam, pani profesor. Dobrze, chodź ze mną. Ale ja muszę odprawić rytuał. Musisz to pójść ze mną do pokoju nauczycielskiego i wyjaśnić mi tę całą sytuację, tak? Chodź. I teraz cały pokój nauczycielski i wszystkie nauczycielki będą odprawiały rytuał razem z nią. Oni widzicie, tak się chwycą za ręce i będzie takie... I będą po prostu przeganiać tego potwora. Stary, żałuję, że nie mogę zobaczyć miny Kłosek. Przecież ona nie wytrzyma, jak jej Kornelia powie o tej historii. Stary, no ale jak się wygada, to będziemy mieć przewalone u Kłosek. Co ty, wyprzemy się. Będzie dobrze. Kornelia jest przekonana, że musi odprawić rytuał. No to ma idealne miejsce do tego. Stoliki się poustawia w pentagram. I jazda. Chcę jak najszybciej skończyć rozmowę z nauczycielką. No przecież już mówiłam, że nie. To dlaczego takie brednie opowiadasz? Pani profesor uważa, że ja zwariowałam, tak? A mnie naprawdę grozi niebezpieczeństwo. Jedyne niebezpieczeństwo, jakie ci teraz grozi, to niezdanie z informatyki. I z historii. I z polskiego. I z matematyki. I z geografii. I z WF-u. I ze wszystkiego. Roman mnie zabije, jeśli nie odprawię tego rytuału, no! Słuchaj, dosyć. Powiedz mi wreszcie, kim jest ten Roman? Mój wujek, który pracuje jako grabarz. I co teraz? No, pani profesor, no 30 lat temu Roman był woźnym w tej szkole i zabił uczennicę. Został za to przyklęty i wrócił do życia jako potwór. Teraz co 5 lat musi zabić kolejną dziewczynkę i tym razem to mam być ja. Kłosek już ma takie... Dziecko, co ty gadasz? Dziecko, czy ty jesteś normalna? Czy to byś naprawdę już całkiem w dupie przewracało od internetu? Słucham? I ty z tego powodu nie przyszłaś na lekcję? No, ale... Przecież to oczywiste, że żaden Roman nie istnieje. Posłuchaj mnie, 30 lat temu tej szkoły nie było.
mógł tu pracować żaden woźny. Czy teraz rozumiesz? Ale moja szafka była cała we krwi i znalazłam kartkę od Romana. No najwyraźniej ktoś ci zrobił żart. Teraz musisz się odegrać i to ty musisz narzygać komuś na szafkę. Ale o Romanie piszą w internecie. A ile razy ja wam mam powtarzać, żeby nie wierzyć bezkrytycznie we wszystko, co piszą w sieci? Czyli co? Czyli mam nie odprawiać rytuału? Mój cringeometr już prawie wypala poza skalę. Ja już po prostu dostaję palpitacji, ja już jestem na granicy po prostu eksplozji cringe'owej. Po prostu ja już nie, ja skończył jakiegoś specjalisty po tym. No jeszcze mnie pytasz o to, jak możesz odprawić do piekła kogoś, kto nie istnieje? No to co mam z tym zrobić? A co to jest? No to świńska wątroba, ziemia z cmentarza. No nie wiem, zrób sobie to. Przepraszam, jak ogarnij się. Nie ogarnij się. Ogarnij się, no co ty, powiedz im. Nie mów im tego. Powiedz im. No dawaj, powiedz. No dobra, powiem. Niech ona sobie teraz z tego wszystkiego zrobi sałatkę. Wymiesza taką, wiecie, chochelką i zrobi taki mysterybą. Skórze, łapki, no i włosy. A czyje to włosy są? No moje. No chociaż tyle, że nie obcięłaś nikomu. Próbowałam pani od matematyki, ale się nie dała skubana. Wiesz co, złóż to wszystko i wynieś na zewnątrz do kontenera, wyrzuć, bo nie chcę nawet myśleć, co będzie, jak to mięso się zacznie psuć. Teraz to ja już nic z tego nie rozumiem. Może kusek ma rację, ja się znowu coś wkręciłam, ale to zdjęcie i liścik wyglądają na autentyczne. A może jest tak jak w niektórych historiach, że nikt mi nie będzie wierzył, dopóki Roman mnie nie zabije. To jest taka rada ode mnie. Dziecko drogie, ty się lepiej weź za naukę, bo jak tak wygląda przyszłość Polski, to my po prostu znowu znikniemy z mapy na 500 lat. Uczennica jest zdezorientowana. Nadal jednak nie podejrzewa, że Cezary i Paweł specjalnie próbują ją nastraszyć. Bo teraz już jest za późno, żebym mogła odprawić rytuał. Wszystko będzie okej, tylko może dzisiaj sobie ogólnie jakąś komedię, a nie horror. Obejrzyj sobie lepiej może coś takiego właśnie Kevin sam, a może lepiej Kevin sam w domu nie, bo tam był na... tam się chcieli włamać do... To jej się wtedy będzie później przedstawiało, że ktoś jej się włamuje do chaty. To nie wiem jeszcze, jakie są komedie. Ej, jakie są komedie? Jakie są komedie jeszcze? No, Kamisa w domu. Kamisa na wiórku. Jakieś listy do M. No, jakieś coś takie. Świat Edukiewski nie chce obejrzy. Dobra, musimy lecieć, bo się spóźnimy na autobus. To do jutra. Cześć! Jak tam? No, nie odprawiłam rytuału. Kłosek mnie złapała. Co? No, ale wiecie, co ona mi powiedziała? Że pingwiny mają kolana, słyszeliście o czymś takim? Ja jak się o tym dowiedziałam, to byłam w totalnym szoku. Że ta szkoła nie istniała 30 lat temu. Serio? No tak, no i to rozwala całą teorię o Romanie. No tak. Federacja. Chyba, że jest tak jak w niektórych filmach. To znaczy? No wiecie, że historia jest generalnie prawdziwa, ale ludzie tyle razy ją powtarzali, że szczegóły się zmieniły. Powiedz mi, że jesteś Delulu, bez mówienia mi, że jesteś Delulu. Na przykład Roman nie był woźnym w tej szkole, tylko stróżem na budowie. No, to, że część historii się nie zgadza, nie oznacza, że cała jest fałszywa. No, tak. O to mi chodzi. Jak wrócę do domu, to muszę dokładnie przeczytać, co ludzie piszą na forach i tak dalej. Ale to oznacza, że nadal ci grozi niebezpieczeństwo. Dlatego musisz koniecznie zaśpiewać jakąś piosenkę o Romanie, na przykład Romanie, Romanie, coś jest panie, Romanie, Romanie, zjesz mi do śniadania. Romanie, Romanie, zjadła dalszym, nie wiem jak. Romanie, 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 i co się stanie, wiem, ale do jutra znajdę jakiś sposób. Do zobaczenia, cześć! Stary, słyszałeś to? Ej, stary, co ty robisz? Wpisuję na forum alternatywną wersję dla historii o Romanie. Nie no, chłopie, weźmy już, dajmy jej spokój. Co ci, żal jej? No, żebyś wiedział, stary, przecież... No niby się boi i daje się wkręcić, ale nie siedzi w kącie i nie płacze, tylko ciągle kombinuje. Ona się pewnie w nocy zesika ze strachu. Albo nie wiem, co gorsza... Wrzuci pranie do zlewu. Właśnie, a wiesz, co to oznacza? Że za małym wystraszyliśmy.
Nie zamierzam odpuścić. Młoda musi się na serio wystraszyć. To nasza jedyna szansa. Jutro przynoszę kostium. Kornelia spotka Romana. Już sam jestem po prostu ciekawy tego kostiumu. Co to będzie? Jakiś po prostu worek na głowę, worek po kartoflach na ciało i mamy Romana. 13-letnia Kornelia od wczoraj czyta w internecie informacje na temat potwora, który rzekomo grasuje w okolicach szkoły i wybrał ją na swoją kolejną ofiarę. Kornelia nie ma pojęcia, że cała historia jest wymyślona. Ej, patrzcie, jaki to typiara ma wielki plecak. Normalnie większy od niej. A to jest straszne, bo to są takie czasy 2015-16, coś takiego. I w tych czasach jeszcze nie było żadnych regulacji i trzeba było nosić takie ciężkie plecaki, książki, piórniki, zeszyty i wszystko. Teraz chyba można zostawiać w szkole. Za moich czasów to nie było tak dobrze. I się dźwigało właśnie takie plecaki na dom, ale większe od ciebie. Jestem nieprzytomna. Uczyłaś się? Nie, czytałam o Romanie. Jesus, Kornelia, przecież Kłosek ci powiedziała, że Roman to ściema. Jasne, bo Kłosek wie wszystko o wszystkim. Wielka znaczyni się znalazła. Jasne, pewne rzeczy się nie zgadzają, ale Roman istnieje. Wczoraj znowu ktoś go widział. Same zobaczcie. Pewnie ta reklamowa jakaś latała po pustym parkingu, a ludzie myśleli, że to duch. Kornelia? Po co ci ten scyzoryk? Bo będzie pomagała szkolnym kucharkom obierać ziemniaki na obiad. A to nieważne, to na wszelki wypadek. Ale zobaczcie, tu jest boisko. On był tutaj, obok szkoły. Chłopaki się pomyliły. On nie był woźnym w naszej szkole, tylko stróżem w tych blokach po drugiej stronie drogi. Ale reszta się zgadza. Ta historia się w ogóle absolutnie nie klei kupy. To wszystko jest po prostu takie palcem po wodzie pisane. Nic nie jest logiczne, nic nie wynika z niczego, no ale dobra. Nakręcasz się jak jakaś idiotka, nie ma żadnego potwora. Uważacie, że jestem głupia, tak? Ale to dlatego, że nie wy zostałyście naznaczone na jego kolejną ofiarę. Ej, a co jeśli ona kupowała jakieś przyprawy od Marysi z poprzedniego odcinka? Toż mi dzisiaj tak te włosy nie współpracują ze mną jak Roman z naszą główną bohaterką. Nie zostałaś naznaczona! Nie ma żadnego potwora! Już samo imię jest śmieszne! Dziewczyny, ja się po prostu strasznie boję! Bo od wczoraj o niczym innym nie myślisz! Zaczynasz schizować! Ale ja się naprawdę boję, no! U mnie na wsi się mówi, że jak się boisz, to się nakryj. Może pomoże, nie wiem. Dziel się swoją mądrością. Nic ci do cholery nie grozi! Maryśka, idziemy! Porozmawiamy, jak się uspokoisz. Tymczasem Paweł zaczyna żałować, że razem z Cezarym tak nastraszyli młodszą koleżankę. Teraz go wyrzuty sumienia dopadły. Ojej, jaka szkoda. Zobaczymy, co powie, jak ktoś jemu teraz zemsty narzyga do szafki. Czarek, musimy pogadać. Co? Widziałem młodą. I co, zeskizowana jest? No właśnie aż za bardzo, no musimy jej powiedzieć prawdę, stary. Co? Czym? Jezu chłopie, ona ma mega schizę. Dobra, mogła nie uwierzyć koleżankom. Mogła. Mogła nie uwierzyć typom ze szkoły. Mogła. Ale nie uwierzyć Karinie Kłosek. No właśnie. No dobra, ale taki był plan? Nie no stary, koleżanki z nią nie chcą gadać. Nie możemy tak dalej tego utrzymywać w tajemnicy. Dobra, powiemy jej prawdę. Ale jeszcze jeden numer. Jest, dobra, co tym razem wymyśliłeś? To co, oni teraz wyślą jej SMS-a niby od Romana o treści: gratulacje, wygrywasz w porządku ręce. Gratulujemy. No, co tam masz? Fajne, nie? Jezu, stary, chcesz się przebrać za Romana? No! Stary, stówę wywaliliśmy w to! 100 zł za taki kawałek szmaty! To już w dumpek się było, trzeba pójść kupić jakąś szmatkę za 2 zł, poszywać coś się by wyszło. W dyszce by się wyrobili. Nie, chłopie, ja się w to nie mieszam. Stary, ale ty miękki jesteś. Dobrze, znudziło mi się znęcanie nad innymi. A mi nie. I co, poskarżysz na mnie, lamusie? No nie, ale masz mało czasu, bo zaraz jej powiem prawdę, więc lepiej wytnij sobie ten żart. Paweł, to jest jednak mięczak. No po co stworzyliśmy Romana? No żeby straszyć innych. Jakbym chciał pisać dla pisania, to bym wypracowanie napisał. Jeśli Roman ma się stać legendą, to musi przestraszyć Kornelię. Legendą to zaraz normalnie wy będziecie na pierwszej stronie jakiegoś pudelka czy innego
czyłały, że dwóch nastolatków natarczyło, że istnieje jakiś potwór i ta się ścikała w nocy. Wszyscy byli w totalnym szoku! Koleżanka Kornelii Drzewickiej postanowiła poinformować nauczycieli o tym, że trzynastolatka przyniosła do szkoły nóż, żeby obronić się przed atakiem rzekomego potwora. Przysięgam wam, gdybym ja był nauczycielem, jakiś po prostu kaszojat przyszedł do mnie z takim problemem, to ja bym przysięgał, nie wytrzymał psychicznie i to byłby ostatni dzień mojej pracy. No ale ty chyba nie wierzysz w te bzdury. Nie, ja nie, ale Kornelia dalej w to wierzy i przyniosła do szkoły scyzoryk, żeby się bronić. Co takiego? Gdzie jest Kornelia? Pewnie jest w szatni, bo skończyłyśmy lekcję. Chodźmy szybko. Tymczasem Cezary Petrus przebrał się za potwora. Nie żeby coś, ale dla mnie on wygląda jak kominiarz. O? Przepraszam bardzo, ale... No jak kominiarz. Chłopak nie ma pojęcia, że Kornelia ma scyzoryk i zamierza się bronić. Mam cię! Zaraz cię zjem! Kochani, zbiórka na ratowanie mojego zdrowia psychicznego jest nadal otwarta. Zachęcam was do wpłacania datków w postaci łapek w górę. Liczę na was, ponieważ bez tego może to skończyć się tragedią dla mnie. Dziękuję. Zostaw go, to tylko Czarek! Ty wariatku! Prawie mnie zabiłaś! Było czają straszyć? No to masz! W końcu się zesrało. Może nie do szafki, ale się zesrało. Czarek, wszystko okej? Staro, ja prawie zabiłam! Cezarek, daj mi go. Czy ty już do reszty zwariowałaś? Ja przepraszam, on na mnie wyskoczył! Prawie mnie zabiła nożem! Cezarek, a nie nóż. Jak scyzoryk. Jak scyzoryk to luz. Ale mnie zraniła prawie. To naklej sobie jakiś plasterek. Reasumując kwintesencję argumentów zgromadzonego tematu, nie zesraj się. Ile razy, Kornelia, mam ci mówić, że żaden potwór nie istnieje? Pani profesor, ja nie jestem wariatką. Oni mnie przez dwa dni straszyli, że ten potwór chce mnie zabić. I jak Cezary na mnie wyskoczył w tym przebraniu, to ja nie wytrzymałam, no. Ale to były tylko takie żarty. To nie były żarty. Zobacz, do czego doprowadziłeś koleżankę. Ja naprawdę nie chciałam nikomu zrobić krzywdy. Ja wcale. Do tego wymachiwałaś po prostu nożem jak jakiś, nie wiem, szermierz albo Zorro. A wy udawaliście, że mi pomagacie. Dobra, spokój. Idziemy, wyjaśnimy sobie to. Proszę już. Marsz. A wy się rozejdźcie. Co to za zbiegowisko? Proszę ze mną. Wyszłam na totalną wariatkę. Ojej, nie ty pierwsza i nie ty ostatnia, zakładam. Rodzice się ostro wkurzą. Teraz to się wydaje głupie, ale ja się naprawdę bałam. Od zawsze się tak łatwo wkręcałam, ale więcej nie dam się tak nabrać. Poczekajmy, aż dostaniesz SMS-a, że wygrywasz 100 milionów złotych, ale jedyne, co musisz zrobić, to wysłać aktualnie wszystkie swoje obecne pieniądze, żeby pokryć koszty tego przelewu. Cezary Petrus i Paweł Witczak zostali ukarani naganą za straszenie Kornelii. Paweł żałuje, że w ogóle wymyślili potwora. Ej, jeszcze raz sorry za to wszystko. Spoko, wybaczam ci. Pewnie gdybyś nie zareagował, to bym zabiła Cezarego. I wtedy by było parzyście w klasie, by grać porówno w piłkę. Tym scyzorykiem byłoby ci ciężko. No, ale należało mu się. No, prawda. A jak się czujesz? No, w miarę nieźle. Nieźle? No, rodzice się nawet tak ostro nie wkurzyli. Uznali po prostu, że mam żywą wyobraźnię. Podejrzewam, że oni po prostu wiedzą, że ich córka jest akustyczna, agroturystyczna. Amfiteatryczna, akrobatyczna, aromatyczna, apetyczna, apolityczna, analfabetyczna. To chyba dobrze. No, bardzo dobrze, pod warunkiem, że ktoś mi nie wkręca, że będę kolejną ofiarą psychopatycznego potwora. No nie wiem, zobaczymy, ale dziękuję bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie obcych przysłupików kupić na mojego hejka.pl. No i co, mam nadzieję, że przeżyliście ten odcinek. Ja ledwo, ale dałem radę. Do następnego, na razie. Wszyscy byli w totalnym szoku!